głęboko w ciele znajduje się miejsce odpowiedzialne za Twój głód. No dobra, częściowo odpowiedzialne i wcale nie mówię tutaj o żołądku. Zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego po zjedzeniu czegoś słodkiego ponownie bardzo szybko stajesz się głodny? A jeżeli zjesz konkretne jedzenie, które jest bogate w białko, ten głód nie następuje tak szybko albo wcale się nie pojawia. Dlaczego wtedy dłużej jesteś syty? Analizując rosnący problem nadwagi i otyłości wśród dzieci, często pojawia się brak zrozumienia, skąd te dodatkowe kilogramy, mimo że dostarczane kalorie są regularnie kontrolowane przez rodziców. Często rozmawiam z rodzicami o diecie ich dziecka i zaniepokojone mamy, zasmucone, mierzą ilość kalorii na każdym talerzu. Widzą, że objętość jedzona przez dziecko wcale nie jest duża, a dziecko i tak ma problem z nadwagą czy otyłością. Czy wiesz, dlaczego tak jest? Dlaczego niektóre osoby, mimo że wcale nie jedzą dużo, od razu tyją? To wszystko przez insulinę. A ponieważ obserwujemy rosnący problem nadwagi i otyłości wśród dzieci, wytłumaczę Wam, na czym polega działanie insuliny i co to jest insulinooporność. Cześć, witajcie na moim kanale, mam na imię Agnieszka i jestem lekarzem pediatrą. Tworzę ten kanał specjalnie dla Was, drodzy pacjenci, drodzy rodzice. Tłumaczę medyczne procedury, medyczne pojęcia po to, by ułatwić Wam zrozumienie mojego medycznego świata. Uważam, że medycyna jest super i warto czerpać wiedzę ze sprawdzonych źródeł. A tak przy okazji chciałam Was serdecznie zaprosić na moją nową stronę internetową o nazwie, uwaga, medycyna jest super. Link znajdziesz w opisie pod filmem. Znajdziesz tam moje kursy internetowe. No dobra, na razie pierwszy kurs o zdrowym noworodku, o zdrowiu noworodka oraz inne ciekawe materiały dla dzieci po to, by ułatwiać wizytę w gabinecie lekarskim. Ale wróćmy do tematu. Co to jest insulina? Nie wiem, czy wiesz, ale poziom Twojego głodu wcale nie zależy od ilości jedzenia, które dostarczasz do brzucha. I nie chodzi tutaj również o smak. Nawet nie chodzi o ilość kalorii. Poziom Twojego głodu i najedzenia jest regulowany przez hormony. I jednym z takich hormonów jest właśnie insulina. Ta substancja jest produkowana w trzustce i odpowiada za regulację gospodarki węglowodanowej, czyli regulację stężenia cukru we krwi. O insulinie mówimy, że jest hormonem anabolicznym. Ta substancja powoduje magazynowanie, zachowywanie energii. Widząc energię w postaci glukozy, ona ją składuje i zachowuje na gorsze czasy. Po zjedzeniu posiłku, przetrawieniu tutaj przez cały układ pokarmowy, kiedy to jedzenie już strawione trafia do jelita cienkiego, następuje wchłanianie najważniejszych makro i mikroelementów do krwi i informacja o tym, że we krwi pojawiło się więcej glukozy, bezpośrednio od razu dociera do trzustki, czyli tego narządu, który produkuje insulinę. W odpowiedzi na wyższe stężenie glukozy we krwi, trzustka powoduje wyrzut insuliny, bo przecież ten hormon musi zmniejszyć glukozę do prawidłowych wartości. Dzięki insulinie następuje dostarczenie energii do komórek, które jej aktualnie potrzebują. Czyli na przykład jak nie wiem, uprawiasz jakiś sport, to ta glukoza jest dostarczana bezpośrednio do mięśni. Natomiast nadmiar cukru insulina kieruje i dzięki insulinie ten nadmiar cukru wchodzi do komórek tkanki tłuszczowej, by zachować tą energię na gorsze czasy. Jest to prosta reakcja. Jeżeli w posiłku zjadłeś dużo cukru, dużo węglowodanów prostych, następuje bardzo duży wzrost węglowodanów we krwi, czyli tego cukru we krwi i w odpowiedzi następuje duży wyrzut insuliny. Istnieją produkty, po których zjedzeniu nie będzie takiego dużego skoku insuliny. Czy domyślasz się, jakie to są produkty? No na przykład po zjedzeniu produktu bogatego w białko. Takiego krytu, takiego wyrzutu nie będzie, ponieważ tam na przykład po zjedzeniu jajka cukru w ogóle nie ma. Insulina nie będzie w ogóle potrzebna. Czyli żeby dobrze zrozumieć, nadmiar niespożytkowanej energii insulina ładuje bezpośrednio do tkanki tłuszczowej. Oczywiście taka reakcja jest nam potrzebna, ponieważ stężenie glukozy we krwi powinno być w odpowiednich wartościach. Wiemy doskonale, że nadmiar glukozy we krwi, bardzo duże ilości glukozy we krwi są groźne dla zdrowia i mogą powodować nawet obrzęk mózgu. Tak się dzieje na przykład w chorobie, którą nazywamy cukrzycą, której nie ma produkcji insuliny i nie ma możliwości spożytkowania tej glukozy i obniżenia stężenia cukru. Istnieją również hormony, które są przeciwstawne do insuliny, na przykład kortyzol, hormon wzrostu
czy glukagon. W warunkach fizjologicznych, czy u zdrowego człowieka, te mechanizmy istnieją w stanie równowagi. Trzustka stare wytwarza i dostarcza insulinę ilości wystarczającej do przetworzenia i przyswajania glukozy po to, żeby to stężenie cukru było prawidłowe. Czasami jednak pojawia się problem. Receptory, które znajdują się na tkankach tłuszczowych, które mają wyłapywać tą insulinę i do nich ma docierać ten nadmiar energii, nagle stają się na tą insulinę niewrażliwe. Nie reagują na nią. Mimo, że jest wysokie stężenie insuliny we krwi, to te receptory jak gdyby w ogóle jej nie widziały. I właśnie taką sytuacją zmniejszonej wrażliwości na insulinę, tkanek na insulinę, nazywamy insulinoopornością. Co się wtedy dzieje? Tak samo. Po zjedzeniu posiłku bogatego w cukry następuje wyrzut glukozy do krwi, co odpowiada wyrzutowi insuliny do krwi, ale w tym wypadku niestety ta nie działa. Mimo, że jej stężenie jest prawidłowe i wystarczające do zniesienia tej ilości cukru, niestety insulina nie może połączyć się z receptorem i nie ma tej reakcji otwierania jak gdyby tkanki tłuszczowej na ten nadmiar glikemii. W rezultacie komórki przyswają zbyt mało glukozy, a insulina zaczyna zalegać we krwi i nadal rośnie glikemia, no bo przecież nie było tej właściwej reakcji, energia nie została zmagazynowana, nadal pozostaje w wysokim stężeniu, krążąc po całym ciele. Co zatem robi nasze ciało? No znowu wyrzuca insulinę, żeby pozbyć się tego nadmiaru glikemii, no bo tak to ma działać. Nie chcemy mieć wysokiego cukru we krwi. A dużo insuliny powoduje, że nagle masz atak głodu, bo wydaje ci się, że zaraz wpadniesz w niedocukrzenie, czyli twoje ciało wysyła ci informację, że potrzebujesz nagle jedzenia. I w ten właśnie sposób pojawia się błędne koło, które bardzo trudno przerwać. A gdyby tak to zostawić, może to niestety prowadzić do rozwinięcia cukrzycy typu drugiego, czyli choroby przewlekłej. Insulinooporność występuje przede wszystkim u osób z nadwagą i otyłością. Ale nie tylko. W nielicznych przypadkach występuje również u osób z prawidłową masą ciała, ale na przykład z dużą ilością tak zwanego tłuszczu trzewnego. Z insulinoopornością zawsze mamy do czynienia w cukrzycy typu drugiego. Insulinooporność może rzadko mieć również podłoże genetyczne. Jednak nadmiar kilogramów jest często takim czynnikiem ryzyka zmniejszonej reaktywności na insulinę. I choć insulinooporność nie jest kwalifikowana jako choroba, a zaburzenie metaboliczne może mieć niestety bardzo negatywne konsekwencje dla zdrowia, bo problem insulinooporności może i będzie dotyczył coraz większej ilości dzieci z nadwagą czy otyłością. Raport WHO, czyli Światowej Organizacji Zdrowia, wykazał, że w Polsce u dzieci w wieku od 7 do 9 lat otyłość i nadwagę wykryto aż u 32%. I to jest 8 miejsce w krajach badanych w Europie. A to błędne koło insulinooporności można odwrócić, zanim będzie za późno. Zanim dojdzie do trwałych zmian w układzie hormonalnym. Co zatem zrobić, by zwiększyć swoją wrażliwość na insulinę? No wydawałoby się, że ja powiem Wam teraz, że musicie zrzucić masę ciała. To proste, prawda? No jeżeli ktoś ma nadwagę lub otyłość, to jak schudnie, to nie będzie miał insulinooporności. I zdaję sobie sprawę z tego, że to wcale nie jest takie proste. Wynika to często z braku zrozumienia, o co chodzi w tym problemie. Bo dzieci często mają liczone kalorie i jedzą odpowiednią ilość kalorii, a i tak mają problem ze zrzuceniem tej masy ciała. Trzeba zatem zrozumieć, że nie chodzi o liczenie kalorii. Chodzi o zbyt duże spożywanie cukrów prostych, które niestety są ukryte czy w fast foodach, czy w jakichś batonikach. Te produkty powinny być ostrożnie używane. I uwaga, niektóre owoce również mają bardzo dużo węglowodanów prostych. I to też często jest mylone, ponieważ wydaje nam się, że dziecko je same owoce, a okazuje się, że dostarcza bardzo dużo węglowodanów. Cukry powinny być tylko częścią diety, a nie jej podstawą. A za mało błonnika i za mało białka to podstawowy błąd dietetyczny dzisiejszych czasów. Oczywiście niesamowicie ważna jest aktywność fizyczna i mogę to wytłumaczyć nie tylko ze względu na to, że dziecko będzie traciło na masie, ale z poziomu insuliny. Jeżeli dobrze pamiętasz, insulina dostarcza energię tam, gdzie jest potrzebna. Czyli jeżeli jest ruch, to ta energia zostanie spożytkowana przez mięśnie i insulina nie będzie miała co chować do tłuszczu, czyli nie zostanie nic na później i nic nie będzie magazynowane. Dlatego właśnie po wysiłku fizycznym odczuwamy taki głód. Czyli podsumowując, tylko połączenie właściwej diety oraz aktywności fizycznej może odwrócić ten problem, może przywrócić prawidłowe reakcje w ciele.
A jakie objawy mogą sugerować insulinooporność? U osób z insulinoopornością możemy zauważyć tzw. rogowacenie ciemne, tzw. brudne zabarwienie skóry, brunatne. Pojawia się czasami na szyi, na karku, pod pachami. Objawem insulinooporności może być osłabienie i przewlekłe zmęczenie. Napady głodu i chęć na słodkie produkty. Niemożność schudnięcia mimo małych porcji. Oraz rozdrażnienie i problemy z koncentracją. Nie są to zbyt charakterystyczne objawy, więc słuszne jest pytanie, czy można tą insulinooporność jakoś rozpoznać. Można wykonać kilka podstawowych badań, jak poziom glukozy we krwi na czczo oraz poziom insuliny we krwi na czczo. Na tej podstawie określamy wskaźnik tzw. HOMA, czyli wskaźnik insulinooporności. Nie jest to idealne narzędzie, ale może być pomocne w sytuacji podejrzenia insulinooporności. Jeżeli ten wskaźnik wychodzi nieprawidłowy, warto tą diagnostykę poszerzyć i skonsultować wyniki z Waszym lekarzem. I jeszcze jedno. Nie dziw się proszę, że Twoje dziecko, nawet jeżeli jest szczupłe, ma olbrzymią ochotę na słodycze, bo węglowodany, czyli cukry proste, to szybkie, łatwe i przyjemne źródło energii. Zamiast szukać przyczyny, na przykład w infekcji pasożytniczej, sprawdź proszę, jak wygląda dieta Twojego dziecka. Czy nie polega ona głównie na cukrach prostych? Aby unikać wahania poziomu insuliny w ciągu dnia, należy wybierać produkty z tak zwanym niskim indeksem glikemicznym. Indeks glikemiczny to parametr, który mówi, jak będzie zmieniał się poziom stężenia cukrów we krwi 2 godziny po spożyciu jakiegoś posiłku. Dla czystej glukozy indeks glikemiczny wynosi 100. Czyli im mniejszy indeks glikemiczny, tym mniejszy będzie wyrzut insuliny. Dobrze jest zatem wybierać produkty, które mają indeks glikemiczny poniżej około 55. To bardzo ważny i potrzebny temat. Należy o tym rozmawiać. I należy także zrozumieć, że głód jest regulowany hormonalnie. Temat insulinooporności jest mi bardzo bliski. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Mam nadzieję, że zrozumieliście, na czym polega ta hormonalna zależność pomiędzy regulacją głodu. To wszystko, co dla Was dzisiaj przygotowałam. Jeżeli film był dla Was pomocny, był dla Was ciekawy, subskrybujcie kanał, udostępnijcie komuś, kto zmaga się z problemem insulinooporności albo ma problem ze schudnięciem. I być może dzięki mojemu wytłumaczeniu zrozumie, o co chodzi i uda mu się prawidłowo poprowadzić swoją dietę. Zapraszam Cię również na moją nową stronę internetową Medycyna jest super. Tam znajdziesz moje kursy internetowe oraz inne ciekawostki specjalnie dla najmłodszych, oczywiście o medycynie. A tymczasem do zobaczenia w następnym filmie. Pa!